zapraszam Was na małego vloga tutaj z wyjazdu. Jestem wraz z dziewczynkami. Raz, dwa, trzy, cztery, wszyscy tak machamy, machamy i tam jeszcze cały autokar. Tak, jeżeli ktoś pyta, to tak, kręcę vloga. Kto chce pomachać? Dobra, uwaga, uwaga, udostępniam. Później będą tam linki. Tam mnie już coś nakręca, dziewczyny. Tak, i cała reszta, żeby nie było, tak? Linki oczywiście znajdziecie w opisie filmu, ale dzisiaj jedziemy z drogerią Jaśmin. Dokładnie tak. Zawsze zapominam. Jedziemy do Pałacu Brzeźno, gdzie będziemy miały uroczy, tak właściwie dzień, weekend w spa. Zobaczymy, jak się na przykład robi piękne pianki. Co my tam jeszcze robimy? Będziemy... Kosmetyki macamy. Pijemy, tak. Macamy kosmetyki, różnego rodzaju nowości, będą podchody. Tak, ale to się chyba wytnie, żeby nie było. Natomiast tak, jeżeli macie ochotę, to zapraszamy. Pamiętajcie, że ten filmik będzie również promowany jako Fresh and Green, czyli kolejny film z serii Aniu Jakiego, wspaniałego, wyjątkowego roku organizowanego przez Twoje źródło urody. Także tak, jeżeli ktoś ma ochotę obejrzeć, to oczywiście zapraszam. Dobra, to wchodzimy do naszego apartamentu. Wow, ale ślicznie, zobaczcie. Po prostu... Bardzo ładnie. O matko, tutaj jest jeszcze drugi pokój. O rany. Ale mega. Nie no, powiem wam, jestem pod dużym wrażeniem. Zobaczcie, w jakim my będziemy mieszkać apartamencie z Olą. No po prostu. Ej, po prostu jest mega, prawda? Ja tak osobiście uważam. No muszę wam powiedzieć, że perfekcik. A jeszcze zobaczmy tylko łazieneczkę. Nie mogę tutaj włączyć światła, bo nie ma... Ola, włożysz kartę, proszę? Kartę byś chciała? Tak. Jaka tu jest śliczna łazienka. Nie, 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 kartę żebyś tam włożyła, żebyś zapalić światło. OMG, tutaj można by sobie zrobić mega spa. Uwaga. Zobaczcie. Ślicznie, cześć! I'm in love, my friends. I'm in love. Dobra, więc tak, my się z Olą będziemy szykować. Za moment mamy pierwsze warsztaty, oczywiście zabieramy Was ze sobą. Natomiast tak, jeżeli chodzi o Pałac Brzeźno, w którym jesteśmy, no to powiem Wam, że apartamenty są przepiękne. Zresztą tak jak na pewno widzieliście, jestem mile zaskoczona, jak wyglądają. Zobaczcie, dostałyśmy list od Natura Siberica. Ola właśnie rozpieczętowuje. Witajcie! Jest nam niezmiernie miło towarzyszyć Wam. Zobaczcie. Przepiękny liścik. Jak miło. Bardzo dziękujemy. Natura Siberica. Super. Pogody i różnych peryfletii tak dużo z Was dotarło. Ja pokrótce tylko Wam powiem, jak będzie wyglądać nasze spotkanie, żeby poopowiadać troszkę o słowiańskich rytuałach, słowiańskich zaklęciach. Głównie dlatego, że tym się ostatnio zajmowałam podczas pisania swoich książek. I właśnie do tego ostatniego cyklu Kwiat Paproci naprawdę wkopałam się w te informacje, doczytywałam o dawnych sposobach leczenia. Wszystkie zaklęcia, które Wam przekażę, są autentyczne, tak jak kiedyś na wsiach zamawianą miłość, więc spróbujcie, może się uda. Z londyńskiego Soho i bazuje na organicznych, zasilkowanych składnikach naturalnych. Dziewczyny, zobaczcie, jesteśmy na warsztatach wianków. Tutaj mamy pełno kwiatów. I jak się fajnie wszyscy bawią, jej! Robimy właśnie, nie wiem jak to nazwać, pętelkę, drut z pętelką, nie mam żadnego pojęcia, ale... Będziemy dokładać, ja będę dokładała takie śliczne czerwone kwiatki, więc mega, niektórzy mają tutaj różowe, jest strasznie głośno, dlatego Wam dość głośno mówię. Są piękne różowe, kto ma białe? O, tu ma białe, zobaczcie jakie ładne kwiatuchy i tu każdy sobie ładnie robi, no mega, no dziewczyny pomagają, więc super. śmiesznie. Powiem wam, że to jest zarobiście trudne. Tutaj dziewczyny, Karolina, pokaż się. Tak, zakładaj swojego. Mamy mówić, czy... Możesz mówić, no to jest vlog, więc spokojnie. Nie, to ja nie. To ja nie chcę mówić. Okej, dobra. Jeszcze krówki w zębach, więc tak, jeszcze krówki w zębach, ja was tak na razie położę. Mój to wyszedł, wiecie, taki tego, pierwszy raz w ogóle. Gdzie mi tą łapę tu wkładać? No żebym na vlogu była. A, zaraz, spokojnie. Jak go przekręcę, to nawet nie wygląda tak źle, ale tak... U mnie na środku wyszło najgorzej. Ola, dawaj tu. Wstać sobie jeszcze coś tam. Zobaczcie, jaka matka natura Cortexa szuka. Nie jest źle, natomiast Maria. Tak? Maria. Ej, tak sobie od Maria. Natomiast powiem wam, że jest... Tego nikt nie brał, patrzcie. Ciężko brała. Ale jakoś. No, bo to jest... Nie wiem, czy jest czerwony. Tutaj w podziemiach i będziemy teraz mieli takie małe warsztaty z różnymi firmami. Zaraz wam pokażę, kogo my tutaj mamy, zobaczcie. Już bugarki już trwały. Testują, patrzą, oglądają. Och, każde boby. Hej, dzisiaj jest dzień drugi spotkania z drogerią Jaśmin. Jestem przed śniadaniem. Właśnie wyszłam sobie na chwilę, żeby sobie tutaj pospacerować po hotelu. Hotel jest przepiękny, zobaczcie jaki śliczny. To jest jeziorko, tutaj z tyłu zresztą zobaczycie go pewnie za mną. Tam jest budynek, później wam pokażę. Ale powiem wam, że tu jest tyle przestrzeni, jest tak ślicznie. Szkoda tylko, że to jezioro jest już zamarznięte, jak to w zimie. O, widzicie? No niestety. Trochę jest zimnawo, ale i tak jest piękne słońce, więc mega fajnie się spaceruje. Tak, na wiecie, krótki spacer, żeby się po prostu orzeźwić, żeby się obudzić. Jak najbardziej tak. W ogóle cały weekend był po prostu mega według mnie. Ja bardzo dziękuję drogiej Jaśmi za to, że mnie zaprosili, bo no jestem rzadko na takich spotkaniach, a takie spotkania są naprawdę bardzo, bardzo interesujące. Nie dość, że dowiemy się dużo o marce, o kilku tak właściwie markach, też nawiązujemy fajne kontakty. Właśnie mi leci łza po policzku, tak jak widzicie, bo łzawią mi oczy od tego oczywiście światła. Także jeszcze raz bardzo dziękuję, natomiast powiem wam szczerze, że oby więcej takich spotkań, bo są naprawdę super. Nie mówiąc o tym, że poznałam mnóstwo dziewczyn, z którymi pewnie mailowałam, pisałam, jeżeli chodzi o Instagram, o Facebook, o YouTube'a. Natomiast poznać je osobiście to jest jeszcze milej, jeszcze fajniej, więc tym bardziej. Więc tak, jeżeli chodzi o mój weekend, to myślę, że zakończy się bardzo fajnie. Mamy jeszcze jedne warsztaty. Wczoraj mieliśmy spotkanie z kilkoma markami. Można było sobie porozmawiać, można było wymienić się różnymi doświadczeniami. Do tego oczywiście robiliśmy małe eksperymenty à la Beauty Blender, więc było śmiesznie, natomiast było bardzo, bardzo sympatycznie i myślę, że super. Także tak, idziemy teraz na kolejne warsztaty, ale zanim pójdziemy na warsztaty, to jeszcze śmigam na śniadanko. Na razie. Do zobaczenia później. Dzisiejszy dzień spędzamy z naszym głównym sponsorem imprezy, czyli marką Natura Siberica. Mamy tutaj przedstawicielkę Anię, która nam opowie kilka słów o tym. Część z was, z tego co też widziałam na grupie, to znacie markę, ale widziałam, że głównie szamponowo znacie. A będzie inaczej. Ciała ma bardzo bogatą pielęgnację. Także mam nadzieję, że dzisiejszy dzień... Hej, jesteśmy już po ostatnich tak właściwie warsztatach z Natura Siberica. Powiem wam, że było bardzo fajnie. Mieliśmy jest zrobione w formie podchodów, natomiast dużo można było się dowiedzieć, na przykład nazw składników, tym podobnych rzeczy, więc ja jestem naprawdę mile zaskoczona, bardzo mi się podobało, ale chciałam Wam jeszcze pokazać, zanim wyjedziemy, co dostałyśmy od danych firm. Rozłożyłam to sobie na łóżku, więc nie jest to mega profesjonalne, ale jest, już Wam pokazuję. Pierwsze co tutaj, tak jak na pewno Wam się rzuca w oczy, to tutaj jest mój wianek, który oczywiście możemy sobie zabrać, te dziewczyny, które zrobiły, mogą sobie zabrać, on mi się na tyle podoba, że także zabiorę go ze sobą. Dalej, mamy tutaj produkty do włosów, mamy nową markę włoską Glam, tutaj jest akurat travel size, 3 produkty, natomiast powiem Wam szczerze, Ola ich używała dzisiaj i mówię, że są naprawdę bardzo fajne, więc chętnie je wypróbuję. Jest Beverly Hills Formula, to jest pasta wybielająca. Pasta oczywiście do zębów, ja już miałam z tej Beverly Hills, one są fajne, bardzo takie obiecujące, bym tak powiedziała. Dalej mamy Boka. Boka to jest włoska? Chyba, Olu, włoska, prawda? Włoska marka, która również obdarzyła nas kilkoma produktami. Mamy ładną kosmetyczkę, 2 pędzelki. Pędzelki są bardzo fajne, bardzo mięciutkie. Ekstra się, jak wczoraj je dotykałam na tym spotkaniu, na pewno widziały się przybitki, to bardzo fajnie się je dotykały, zresztą tak jak Wam pokazywałam, one są bardzo grube, więc naprawdę ekstra. Dalej mamy grzebień, mamy tutaj taki zestaw do paznokci, więc też fajnie, na wyjazdy będzie akurat. Następnie produkty marki MUA, czyli Makeup Academy, paletka, którą ja kiedyś miałam, ale chętnie ją jeszcze raz wypróbuję, zobaczę, może akurat będzie fajna. Jest liner i jest jeden z ich rozświetlaczy. Ja ten rozświetlacz już też kiedyś miałam, ale chętnie wypróbuję po raz kolejny. I Velvet, to się nazywa Velvet Lip Lacquer. Taki welwetowy, Jezus, nie chcę Wam wyfokusować w ogóle tego. Ups, uciekło, jak zwykle. Boż to u mnie, także jest jeszcze szmineczka. Następnie mamy tutaj zestaw lakierów hybrydowych od marki Myla. Bodajże tak się ją czyta, dostałyśmy jeszcze śliczny różowy taki po prostu notatnik. Oraz mamy tutaj Natura Siberica, czarne mydło, które ja osobiście lubię. I mamy Royal Caviar, to jest akurat taki produkt do twarzy, czyli normalny krem. A tutaj, moi drodzy, to są próbki laboratoryjne. Próbki laboratoryjne nowej marki Slavica. I tutaj jest sól do kąpieli. Bardzo ładnie pachnie. Też mi się coś nie chce tutaj fokusować, bo to jest bardzo jasno. Także mamy sól do kąpieli, krem do rąk, maska do włosów i peeling do ciała. Ja bardzo chętnie je wszystkie oczywiście wypróbuję. Zresztą dam Wam znać, jak one się sprawują. Ta marka powinna niedługo wejść na nasz rynek, natomiast to są na razie, tak jak Wam powiedziałam, próbki laboratoryjne, więc na razie tyle wiem. Zobaczymy, co nam się jeszcze uda ustalić. My w tym momencie idziemy na obiad, spakowałyśmy się, więc zaraz wyjeżdżamy. Pewnie z dziewczynami odwiedzimy jeszcze moje ulubione Wapiano we Wrocławiu. 3. raz w ciągu tego tygodnia, więc ja jestem mega zadowolona. Dobrze wiecie, że ja bardzo lubię pizzę, więc myślę, że będzie to dobra końcówka tego weekendu. Było bardzo miło, dziękujemy serdecznie Drogerii JAŚMIN, bo była bardzo fajna organizacja. Do tego oczywiście markom za prezenty, za wszelkiego rodzaju warsztaty, za rozmowy. I mamy nadzieję na kolejne spotkania. Także tak, dziękuję ślicznie, że byliście ze mną i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!